Dzisiaj w nocy Fortnite rozdał skina Psycho Bandita graczom za darmo, czyli skina, którego nie było 1300 dni, najrzadszego skina z serii Legend Gamingu, wartego nawet 10 tysięcy złotych i ty też możesz go otrzymać, powiem ci krok po kroku, jak gracze go dostają i o co chodzi, więc nie przegap tego i zobacz cały materiał, ale na początku nowy konkurs na 1000 V-dolców, chcecie wygrać coś ze sklepu, zobacz czy nie wygasz ci kod SEYKAMS w sklepie, to koniecznie, subik na tym kanale YouTube i łapeczka w górę i wbij na Instagram zostawić followa SEYKAMS, link w opisie, a pod tym filmem napisz swój nick z Instagrama, a wyniki na YouTubie i Twitchu na live. I tu jeszcze widzicie szybki gift, który wysłałem widzowi, który miał kod SEYKAMS, czyli jednemu z was, a my lecimy. Pierwsze co, mega ważna aktualizacja nadchodzi do Fortnite'a. Wreszcie, po prawie miesiącu otrzymamy pierwszą dużą aktualizację tego sezonu. Będzie ona dokładnie w ten wtorek i przyniesie ona nam takie rzeczy jak totalnie nowe skiny, nowe współprace, nowe bronie, nowe misje i masę kontentu w grze, może zmiany na lokacjach i parę innych fajnych rzeczy. Aktualizacja będzie dokładnie we wtorek i będzie ona z pobieraniem, będzie ona około o 10 rano i następnie po 2-3 godzinach przerwy technicznej będzie można już pobierać grę i sobie ją grać. Wtedy Fortnite doda nam mega fajne rzeczy i wreszcie zacznie się coś dziać, a do tego otrzymamy później co 2 tygodnie jeszcze 2 update'y i następnie 8 marca zakończymy dokładnie ten sezon i będziemy mogli otrzymać totalnie nowy sezon, który podobno będzie w motywach greckich i możliwe, że właśnie greckie skiny greckich bogów otrzymamy w nowym karnecie bojowym i w nowym sezonie. Kolejna kwestia to są sklepy Fortnite. Jak wiecie, Epic ostatnio zmieniło zasadę działania sklepów, że sklepy nie mają już odliczania do zmiany. I jest tutaj zrobione teraz to w ten sposób, że sklepy ogólnie są dużo większe. No i generalnie Fortnite robi sobie teraz troszkę żarty, bo dokładnie w ostatnim sklepie mieliśmy śmieszne rzeczy, jakby Fortnite chciał dostać od nas kasę, czyli emotkę z rzucaniem pieniędzy, a dzisiaj emotki, które trafiły do gry, na przykład facepalm, bo gracze strasznie krytykują obecnie sklepy. Do tego przypomnę wam, że Epic przegrał ostatnio rozprawę sądową z Apple'em i możliwe, że będzie musiał zapłacić prawie 80 milionów dolarów i niektórzy gracze sugerują, że możemy przez to otrzymać powrót mega dużej ilości rzadkich skinów do sklepu Fortnite, bo Epic będzie chciało zarobić. I niektórzy mówią, że skiny jak Travis Scott, Astro Jack, Kratos czy inne mega rzadkie skiny właśnie ze współprac też mogłyby powrócić. Kolejna rzecz, to Fortnite pracuje podobno nad nowym eventem z darmowym skinem dla wszystkich graczy i darmowymi przedmiotami. Jak wiecie, event Reaper of Rent niedawno się zakończył, był to event, w którym każdy gracz mógł zdobyć darmowego skina za zrobienie prostych zadań. Tym razem Epic szykuje ponownie taki event i możliwe, że już niedługo otrzymamy go. W tym momencie dokładnie nie wiadomo jeszcze, jaki miałby być to skin, a jeśli tylko event się pojawi, to dam wam oczywiście znać na kanale, a wy wtedy tylko będziecie musieli zrobić proste zadania i otrzymać pewnie 5 rzeczy, czyli jakieś kilofy, malowania, emotki, no i oczywiście skina. Ale teraz powiedzmy o tym psychobandicie, czyli o tym, o czym jest odcinek. Dokładnie wczoraj w nocy mega afera pojawiła się na Twitterze, bo Sheena, czyli jeden z najlepszych leakerów, wrzucił informację, że gracze zaczęli dostawać dokładnie skina psychobandita. Jest to najrzadszy skin z serii Legend Gamingu, który jest warty nawet 10 tysięcy złotych, jakbyście chcieli go normalnie zdobyć. A sam skin jest tak rzadki, że nie było go 1300 dni w sklepie Fortnite i dało się go tylko kiedyś zdobyć za zakup gry Borderlands 3, albo przez moment był właśnie w sklepie i sprawdziłem te informacje i faktycznie gracze zaczęli otrzymywać te skiny i jest to niemożliwe i praktycznie ten skin może stać się już mega popularnym skinem. Przestać być tak OG? No właśnie, jak był, czy jest to największy błąd w Fortnite? No właśnie do końca nie wiadomo. Wiadomo, czy w ogóle jest to błąd, bo możliwe, że Epic faktycznie te skiny zaczął rozdawać graczom, bo tak chce. I w ogóle skąd to wszystko się wzięło? Wzięło się to od jednego z graczy i będzie widzieli to na ekranie, który wszedł do Fortnite'a dokładnie wieczorem i następnie po wejściu do zalogowania się do Fortnite'a wyskoczył mu duży ekran. Jak otrzymał tego skina, gracz pewnie był w mega szoku, bo dostał on cały zestaw, dostał psychobandita wraz z kilofami, plecaczkiem, no i w sumie wszystkim. Co się okazało? Gracz po wejściu do szafki dalej tego skina miał, założył go i okazało się, że nawet może nim normalnie grać, więc nie był to żaden błąd wizualny i faktycznie on tego skina otrzymał. I jak to w ogóle jest możliwe, że skina zablokowanego od chyba 4 lat otrzymują gracze? Co ciekawe, po wstawieniu tego na Twittera dużo więcej graczy się odezwało i wstawiło jakieś filmiki czy inne screeny, że też tego skina otrzymują. Więc możemy potwierdzić jedno, że ten event faktycznie jest prawdziwy i Epic Games faktycznie te skiny rozdaje i moim zdaniem może to faktycznie nie być błąd i skiny nie zostaną cofnięte, bo raczej nie ma tutaj mówić o co nawet skinów, bo nikt czegoś takiego nie sugeruje, więc prawdopodobnie jeśli gracze otrzymali te skiny, no to właśnie będą je mieli na stałe i zmienia to totalnie postać rzeczy, bo nikt nie myślał, że tego skina będzie dało się jeszcze zdobyć i co najlepsze, wy też tego skina możecie mieć.
Zrobiłem dokładny research i w tym momencie nie jest jeszcze potwierdzone na 100% w jaki sposób tego skina się otrzymuje, ale są już pierwsze podpowiedzi, pierwsze co najważniejsze, by tego skina zdobyć i jeśli ci on przysługuje, to powinieneś zalogować się teraz do Fortnite'a, wtedy po wejściu do gry po prostu otrzymasz tego skina tak samo jak ten gracz, czyli wyświetli ci się duży ekran, że możesz odebrać te 3 przedmioty i faktycznie będzie to wtedy ci działało. Po kliknięciu odebrania tego przedmiotu do szafki zostaną one dodane, a ty będziesz mógł je ubrać i grać normalnie tym skinem. I teraz za co faktycznie ten skin mógł być dawany? Według jednej z teorii możliwe, że jest on dawany za preorder Borderlands 3. I najlepsze jest to, że gracze już nawet nie pamiętają, czy tego preordera mają, czy nie. I faktycznie dostają te skiny. Skinów coraz więcej zaczyna być rozdawanych. I co ciekawe, jest to w ogóle pierwszy taki przypadek, że Epic rozdaje tak zablokowanego skina po tak długim czasie i faktycznie ktoś go w ogóle dostaje, bo jest to coś totalnie dziwnego, szczególnie te skiny były warte nawet 10 tysięcy złotych. Więc skin teraz mega traci na swojej wartości. Co ciekawe, również pojawiła się teoria, że tego skina albo będzie można kupić normalnie w sklepie Fortnite, bo on powróci, albo że będzie znowu do zdobycia w nowej kolaboracji, dlatego że studio, które rozdawało tą gierkę na premierze Borderlands 3, wypuszcza prawdopodobnie nową wersję tej gry i niektórzy sugerują, że ten skin faktycznie mógłby powrócić, jeśli nowa gra Borderlands wyszłaby do na przykład Fortnite'a jako kolaboracja. Wtedy moglibyśmy otrzymać na przykład nowego skina i na przykład starego, który by faktycznie powrócił. Dlaczego? Dlatego, że ostatnio studio również zrobiło promocję na Tina Wonderlands, czyli grę, która zdawała wam lotnie za zakup gry, ale również sama lotnia była w sklepie Fortnite. Obecnie jest ona dosyć OG, bo była ona kilkaset dni temu i możliwe, że taka kolaboracja znowu by się pojawiła, gdy Borderlands 4 wyszłoby na przykład na Epic Games. Aczkolwiek to już są tylko teorie, ale niektórzy sugerują, że dużo więcej rzadkich skinów w najbliższym czasie mogły powrócić, takich jak na przykład Travis, Leviathan, Kratos czy właśnie Psychobandit. No bo jeśli Epic zrobił tak dużą promocję albo tak dużego fejla, że gracze znowu dostają tego skina, to w tym jeśli nie będzie on już aż tak rzadki, to faktycznie Epic mogłoby go dodać znowu do sklepu. I szczerze osobiście nawet sam nie wiem co o tym sądzić, bo niby skin był mega rzadki, mega fajnie, ale z dziwnych przyczyn gracze go teraz zaczęli dostawać, no właśnie niby za posiadanie tego preordera i zobaczymy jak cała sytuacja się rozwiąże, bo czegoś takiego jeszcze w Fortnite nie było. I teraz zapytacie, Kamstra, czy tego skina można zdobyć na przykład za to, że kupisz teraz Borderlands 3, czy w jakiś właśnie taki sposób, jak na przykład było to z lotem Dead in Wonderland, gdzie zdobywaliście ją po kilkuset dniach za zakup giereczki, czy na przykład innym skinem, jakim był Ezio Auditore, też za zakup gierki Assassin's Creed za 40 zł i według tego, co sprawdziłem, niestety za zakup Borderlands 3, nawet z kodem Say Kamstar, nie otrzymacie tego skina, więc niestety nie działa to w tak prosty sposób, jak mogłoby się wydawać, ale możliwe, że jeśli będzie jakiś błąd albo trik, że będzie to działało, to faktycznie tego skina też w taki sposób będzie można zdobyć. Dlaczego? Bo ostatnio był taki mini, można powiedzieć, trik czy błąd, że Epic do każdego zakupu Tiny Tina Wonderland, czy na przykład Ezio Auditore właśnie rozdawał za pomocą kupowania gierki na Epiku i to było o tyle mocne, że te skiny nie powinny w ogóle być wam dane i Epic finalnie tego nie cofnął, było można zrobić to w święta i kto subował mój kanał, no to oczywiście sobie to zdobył i dzięki temu moi widzowie mają turbo mega OG rzeczy, aczkolwiek całość chyba działa jeszcze z Alanem Wake'iem, gdzie tego skina w teorii można zdobyć za zakup gry, ale niestety Borderlands obecnie nie działa. I koniecznie dajcie znać, co sądzicie o tym w komentarzach, o tym skinie, że Fortnite rozdał. Zostawcie łapkę, suba, kodzik Sejka, jeśli jesteś szefem i zapisz się do konkursu. Dzisiaj widzimy się na live na YouTubie i Twitchu z Fortnite'a. Wbijaj, będą gry z widzami i sprawdź poprzednie filmy na tym kanale o darmowych przedmiotach. Trzymajcie się, cześć!